Siemka, jak się widzicie ten materiał, to generalnie wczoraj wyszedł bugfix 5.7.2. Glewi zapowiada, że jest ostatnim update'em w tym roku DBD. Bo generalnie za tydzień we wtorek, 19.30 wychodzi, aż będzie, odbędzie się stream rocznicowy DBD. Pani będziemy go oglądać razem, więc zapraszam na Twitcha mojego. No i macie nickname, będzie się wyświetlał i link w opisie standardowo. Programy w DBD, więc zapraszam. Natomiast mówię, naprawili sporo błędów dość istotnych, jak na przykład Iron Will budowany u Jamesa, może na przykład, nie wiem, dwa perki, które nie działały, Bitter Murmur i Rancor, choć nie wiem, co jest na przykład z Blast Mine plus Represet. Myers, który pokazał się z tier 3, że niby ma. A ma na przykład błąd, który akurat Małż wiedziała, ale też był dość istotny, czyli że jeżeli walniemy Sulwa, który jest unhookowany, to zajrzało nam slasha, natomiast możemy go potem jeszcze raz walnąć i dzięki temu mieliśmy plus jeden atak. Dzięki czemu powalaliśmy łatwiej na regionie. Ale no, taką najbardziej istotną zmianą można powiedzieć, znaczy istotną, no, zauważalną jest zmiana, czy jest Music Ghostface'a. Więc w ramach przypomnienia, a wcześniej tego, czy jest Music Ghostface'a brzmiał tak. Natomiast aktualny chase music brzmi tak. No nie, dla mnie osobiście ten chase music nie brzmi dobrze. Wolałem osobiście stary. Bardziej pasował do postaci, to jest pewne. I jakby rozumiem, że części osób przeszkadzał. Jak na moje akurat takim rozwiązaniem, najlepsze rozwiązanie dla behavior byłoby zrobić tak, że możemy po prostu wybrać swój chase music, bądź na przykład po prostu bus wyłączyć, na przykład dla, nie wiem, powiedzmy Ghostface'a, jego specjalnego, tego chase music możemy dostać standardowy, tak? Chociaż cokolwiek takiego. Bo mówię, rozumiem, że na przykład część osób nie lubi tego chase music'a, natomiast ja osobiście bym chciał go. Chciałbym nim sobie pograć normalnie, ale no, jest jak jest. Natomiast ja też skomponowałem swój chase music, może go teraz usłyszeć. Więc no, dzisiaj taki luźniejszy meczek z Ghostface'a. Aktualnie jestem w czasie testowania Honest Walleta, który powoduje, że jak rozwalam paletę bądź ścianę, nasz Nightshroud się od razu naładowuje. Dzięki czemu jesteśmy w stanie odbalić od razu Stalka, wyselkować Surwa, no i go po prostu zabić, tak? A cóż się nie spodziewa, że nagle wyś nas wykrył? 3 sekundy i nagle mamy znowu Nightshroud, takie co jest? I jeszcze wziąłem sobie brutalkę do buildu, żeby szybciej kopać te palety i break wallę, żeby szybciej jeszcze stakować swoją moc. Jak mówię, będę chciał już nagrać na ten temat addonu, znaczy na temat tego addonu jeszcze odcinek, natomiast mówię, póki co się go uczę, staram się znaleźć jakieś limity, abuzować trochę ten addon, zrozumieć jakby sobie jak po nim pograć, więc no. Dzisiaj tak luźniej o tym addonie. Generalnie odcinek się ma skupić na chase musicu nowym, który, no mówię, mi się osobiście nie podoba. A co o nim sądzicie? Piszcie w komentarzach. Jestem ciekawy. No i co? Enjoy! Czował suby tieru drugiego albo trzeciego. Nigdy. Zawsze po prostu jak szły z tego suby, to na tier 1. No i w sumie ma to sens, co nie? Bo tak dajesz randomowym i chcesz, żeby ludziom podawać trochę emotek, żeby mieli dostępne, a nie, żeby to po prostu było drogie. Zawsze po prostu można rozdać więcej subów i w sumie i ma to najlepiej wychodzi. Jest historyka o sobie? Wiem, ale jak już rozdajesz więcej subów na warum, to chyba nie rozdajesz. A, Dawid, dam, potem tobie dam, potem tobie dam, potem tobie dam. Co za pierdzielenie się.
Brother, ale jakby mówię. Osobiście wolałbym raczej zobaczyć więcej subów. I żeby też ludzie mieli emotki i się pobawili trochę. Ale piękne 9-9! Piękne. Piękny widok. Nie będzie mnie wykrywa, więc zostawię. Będzie miał niespodziankę. Siema. Spoko, Lucek. Okej. Zablokowałaś tymi voltami. Czy mi nie działa? A, w sumie to też prawda, no. Znaku haka nie ma. Świetny render mapy. Wiecie, sam mogli wyłączyć tego midwisha w pizdu. Z tymi renderami haków to tragedia w tej mapie. Trzeba by przyjść blisko, kiedy się, no dokładnie, no. Mówię, nie, po co zmieniaj trendery Halko na midwishu. No i się będzie. Dasz mi ładną paletkę, więc... Ja śladę sobie odpalę. Jeszcze raz się złapię i tak. Ważna, jednak lepsza jesteś. Ale jest sprytniejszy. Red Hard. No bym ja Red Harda nie zdążyła go użyć. Patrzę na pojętego w momencie.
Pytanie o 99. Hej, Mika. Mika, Mika. Okej, makes sense. Grozik, nie wiem, o czym mówisz. To jest problem. Inter? Powiem ci, że co ostatnio PLO odwalał? A nie, no PLO się starał. No gatunek gier? Jest taki gatunek gier? Na czym on polega? O nic nie pytałeś? Mów teraz! I skrócie powiedziałaś, idzie ściągnę w prawo? A! Zacznę od gry. Niespodzianka. Mówię, ten zielony Adam naprawdę fajnie oddaje. Ale jest strasznie zależny. Od miejsca. Okej, okay, koniec gry. Gdzie go nie ma, dobry dzień? Sheesh. Nie wiem, mi sadgę, bo wczoraj mieliśmy grać w Hunta i nie pograliśmy w Hunta, no i tak jest właśnie gadanie się z Miką, co nie? Agunia panie przykro było, bo Agunia panie też chciała pograć w Hunta i nie pograła w Hunta. Co nie, Agunia? Zawego, że Mika zapomniał? A, to powiem Mika. Chyba spać szybko? A, to okej. Okay. Na szczęście w miarę to na jedno wyszło. Była cofka, przez to, że była harda. GG.